Cześć, tu Ernest! Fortnite po raz kolejny połączyło swój świat z uniwersum Marvela. I już dziś możecie odblokować dwa wyjątkowe zbieraki. W tym filmiku pokażę wam nowego skina Avengers w grze, a na koniec dowiecie się, jak dołączyć do bety gry Marvel's Avengers, dzięki której te zbieraki można zdobyć za darmo. Zanim jednak zaczniemy, to oto kilku moich wspierających z kodem Ernest z mojego Discorda. Dzięki wielkie za wsparcie! A oto Luni miałcząca na żabę. Słyszałem, że jeśli dasz łapkę w górę, to taka żaba cię nienawidzi. A więc, oto ekran odbioru skinów. I już mogę powiedzieć, że... No, tutaj dziwnie wyglądają, ale zobaczmy je w szafce. Wyposaż przy okazji? No i co? Mamy gruchotacze Hulka. Hulk Smash, to po angielsku, okej. W polsku to by było Hulk miażdżyć, coś takiego. Dobra, ale zobaczmy sobie ten drugi styl, więc tak. Pierwszy styl to są łapy Hulka, takie wiecie, przeogromne zielone łapska. A drugi styl, mój faworyt, to rękawice Ironmana, a dokładnie Ironmana w jego zbroi Hulkbuster. Hulkbuster to taka potężna zbroja, której Ironman potrzebował do walki z Hulkiem. I jak widać, to jest kompletnie inny model. To nie są tylko takie przekolorowane rękawice, ale zobaczcie te szczegóły. Swoją drogą pamiętajcie, że te rękawice wejdą też do sklepu. Jak widać, będą one epickiej jakości, czyli będą kosztować 1200 V-dolców, dokładnie. No, czyli są trochę kosztowne, ale pamiętajcie, że można je mieć za darmo. Dobra, za moment wylądujemy, zobaczymy sobie animację tego zbieraka, której jeszcze nie widziałem. I uwaga! Zobaczmy to jeszcze raz. Oho! Nice! Nie ma żadnego dźwięku uderzenia, ale jest taka bardzo fajna animacja. Takiego żółwika z samym sobą. Nie no, to na pewno ma jakąś lepszą nazwę, której nie znam, ale no, animacja nawet spoko. Zobaczmy sobie teraz animację uderzania. Okej, uwaga. 3, 4. Oho, no, każdy chyba wie, jak się wali pięściami, co nie? Ale fajna jest taka animacja pod koniec, zobaczcie, gdzie wali się... O, tak na raz, dwoma pięściami na raz. Jeszcze raz to zobaczmy i proszę bardzo. Dźwięk, brakuje jakiegoś wyjątkowego dźwięku, ale plusem jest to, że ten zbierak jest w miarę cichy. Ja na przykład nie przepadam za kosą, bo jest bardzo właśnie głośna, a ten zbierak jest w porządku. Spoko animacje. Też zauważcie, że ten zbierak, a raczej te rękawice, zajmują bardzo mało miejsca na ekranie. To też jest duży plus według mnie. Zniszczmy jeszcze kilka rzeczy. Hulk Smash. Dokładnie tak. W ogóle dajcie znać, jaka jest wasza ocena w skali od 0 do 10. Ja bym dał taką solidną... 8, ponieważ bardziej mi się podoba ten drugi styl, który jest moim zdaniem na 9. Tutaj jeszcze sobie drzewko zniszczmy. No, bardzo fajne. Jesteśmy z powrotem w szafce i teraz sobie wybierzemy ten drugi styl. Uwaga, hop. I wskakujemy do gry. Ponownie lądujemy na wyspie i tym razem zobaczymy sobie rękawica Ironmana. Tutaj już za sekundkę i hop. Okej, animacja jest taka sama wyjmowania broni. W sensie zbieraka jest taka sama. O, jest taka sama animacja dokładnie. I chyba jest nawet inny dźwięk taki metaliczny. Słychać ten metal. A uderzenie jest takie samo, okej, takie samo jest. Czyli dalej bardzo fajne. I tak, jest oddzielny model i jest oddzielny dźwięk. To na plus też, taki mały szczegół. I czekajcie, chyba coś zauważyłem jeszcze. Gdy się uderza, ej, spójrzcie bliżej na te rękawice, jakby przyjrzyjcie się tym rękawicom. Z nich leci jakiś dym. Tak, leci dym. Jest, mają wydech, bez kitu, te rękawice mają wydech. I jeśli się nie mylę, to będzie chyba lepiej widać w zwolnionym tempie. Mają nawet taki silnik, który wydaje taki niebieski strumień. Ale super! Super, naprawdę, bardzo fajne zbieraki, jeszcze są za darmo, tak naprawdę. Mega są, naprawdę warto je odebrać. Słuchajcie, no to jak mamy rękawice? Pierwsze rękawice w Fortnite. To przydałoby się komuś nimi przywalić. O, Deadpool, ono tu. Okej, kogo dziś ubijemy? Chyba Travisa. O, dzień dobry, panie Travisie. Albo nie, jednak tego... tą panią. O, dzień dobry. Cholera. Daj tu. No i mamy pierwszego killa. Słuchajcie, pierwsza giera, pierwszy kill z rękawic. Ładnie. Kogo my tu mamy? O, dzień dobry, Deadpool. Widzieliśmy się w lobby. A, no i dostałem. No. Wróciłem do stylu Hulka teraz, żeby sobie posłuchać, jaki jest dźwięk uderzenia. Graczy, zobaczmy. A raczej, posłuchajmy. O!
Okej. To jest taki, no to taki dźwięk potężnej lepy. Tylko, jak te zbieraki odebrać? Są na to dwa sposoby. Wejdą one do sklepu prawdopodobnie 9 września, ale można je też zgarnąć za darmo, jeśli macie dostęp do konsoli PlayStation 4 lub Xbox One. W sierpniu można dołączyć do bety gry Marvel's Avengers. To nowiutka gra, której akcja dzieje się w tytułowym uniwersum pełnym superbohaterów i złoczyńców. Zbieraki można odebrać za wykonanie 3 wyzwań Harm. Te wyzwania są w grze Marvel's Avengers. Ale zanim te wyzwania da się wykonać, najpierw trzeba ukończyć początkową główną misję fabularną. Ostatni etap tej misji odbywa się w zimowej tundrze. Więc jeśli tam dojdziecie, to wiedzcie, że jesteście blisko końca. Mi ta misja zajęła około 2 godzin. Ale to dlatego, bo się nie spieszyłem. Całą tą misję i wyzwania Harm można wykonać w ciągu właśnie 2 godzin. Pod warunkiem, że ominie się sekretne znajdźki. Nie ukrywam, że kilka razy podczas tej misji padłem i musiałem ją momentami powtarzać. Po ukończeniu misji fabularnej otrzymuje się dostęp do Harm. Harm to takie pole do symulacji, gdzie atakują nas fale przeciwników, których trzeba zlikwidować. Pierwsza runda Harm to samouczek. Takie tam o specjalnych zdolnościach i tak dalej. Aby rozpocząć samouczek Harm, a trzeba, najpierw trzeba ukończyć zimową misję, a następnie w głównej bazie trzeba pójść na sam dół i wejść w interakcję z komputerem. Po ukończeniu samouczka na mapie z misjami, a dokładniej w helikarierze, pokażą wam się wyzwania Harm. Tutaj mała uwaga. Mi po ukończeniu samouczka nie pojawiły się żadne wyzwania, dlatego zamknąłem i otworzyłem z powrotem grę. To pomogło. Oj, polecam wam nie włączyć matchmakingu. Grajcie z butami. Ja miałem wiele razy tak, że ktoś wyszedł i zakończyła mi się kompletnie gra. Pamiętajcie też, aby wykonać te wyzwania po kolei. Ja jakimś sposobem najpierw zacząłem wyzwanie Harm numer 2 i mimo tego, że je wykonałem, musiałem je wykonać jeszcze raz po wykonaniu pierwszego wyzwania. No i to w sumie tyle. Jedno wyzwanie Harm zajmuje około 10 minut. To zależy od tego, jak dobrze wam idzie. Na koniec połączenie kont, to bardzo ważne. Potrzebujecie w sumie 3 kont. Po pierwsze, konto Epic Games. Konto Epic Games musicie połączyć z kontem waszej konsoli, PlayStation lub Xbox. Następnie to konto Epic Games połączone z waszą konsolą trzeba połączyć z kontem Square Enix. W opisie podam wam linki. Jeden do założenia konta Epic Games, jeśli nie macie. Drugi do zakładki, gdzie można konto Epic Games połączyć z kontem na konsoli. A trzeci link będzie do strony Square Enix, gdzie można utworzyć i od razu połączyć konta. To bardzo proste, zajmie to wam maksymalnie kilkanaście minut. Po założeniu konta Square Enix najzwyczajniej kliknijcie ten niebieski przycisk, zalogujcie się na swoje konto Epic Games i gotowe! Tutaj mała uwaga dla osób, które tę grę kupiły. Przy zakładaniu konta Square Enix, na wszelki wypadek, zaznaczcie tę opcję. Okej, to teraz pytanie, jak wejść do samej gry? Na konsolach PlayStation i Xbox dostępna jest beta gry Marvel's Avengers, ale aby do niej dołączyć, trzeba się pojawić w odpowiednim terminie. W dniach od 14 do 16 sierpnia i od 21 do 23 sierpnia zostanie aktywowana na PlayStation 4 otwarta beta, w której każdy może wziąć udział za darmo. A aby tą otwartą betę pobrać za darmo, trzeba wejść do sklepu PlayStation lub Xbox i wejść do zakładki Marvel's Avengers. I najzwyczajniej pobrać betę. I tak, otwarta beta będzie też na konsolach Xbox One, ale gracze na tych konsolach będą mogli dołączyć w dniach od 21 do 23 sierpnia. Tak, PlayStation ma wcześniej i więcej. Otwarta beta jest dla każdego za darmo, ale są jeszcze wcześniejsze terminy, bo wcześniejszy dostęp do bety otrzymują osoby, które zakupiły ją przedpremierowo. Od 7 do 9 sierpnia betę tej gry mogą pobrać gracze PS4, którzy zakupili przedpremierowo Marvel's Avengers, a gracze Xbox One dostęp do tej zamkniętej, czyli płatnej bety będą mieli od 14 do 16 sierpnia. I tutaj znowu PlayStation ma wcześniej. Aby otrzymać dostęp do tej zamkniętej bety, trzeba zdobyć kod, który przychodzi na maila po zakupie w sklepie PlayStation lub Xbox. Mój kod przyszedł kilka godzin po zakupie. Ten kod trzeba wpisać w sklepie, na waszej konsoli. Jeśli kod, który otrzymaliście, nie pasuje, to prawdopodobnie najpierw musicie ten kod, który otrzymaliście, wpisać tutaj, na tej stronie. I wtedy wam się aktywuje beta. I to tyle! Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!